Dave The Diver jest jedną z kilkunastu gier z oferty PS Plusa Ekstra na kwiecień, którą postanowiłem ograć. Tytuł ten stworzyło studio Mind Rocket. Gra od 27 października 2022 roku była we wczesnym dostępie na platformie Steam. 28 czerwca 2023 roku gra miała swoją premierą na PC. Natomiast na sprzęcie Sony pojawiła się 16 kwietnia 2024 roku. Jest jeszcze wersja na Nintendo Switch i na tę konsolkę została wydana 26 października 2023 roku. Tytuł ten to mieszanka Rogalika, gry RPG i gry ekonomicznej. Miks ten z samego założenia wygląda przynajmniej na ciekawy pomysł i tak w sumie jest, ale zacznę od początku. W produkcji tej wcielamy się w tytułowego, sympatycznego i okrągłych kształtach nurka Dave'a. Gra podzielona jest na dwa etapy: dzień i wieczór. W dzień będziemy nurkować. Podczas eksploracji morskich głębin zdobywamy przeróżne przydatne rzeczy, które znajdujemy m.in. w zatopionych skrzynkach. I możemy na przykład znaleźć lepszy nóż czy harpun, za pomocą którego polujemy na przeróżne gatunki ryb i morską zwierzynę. Podobno w grze jest aż 200 różnych gatunków zwierząt. W głębinach pozyskujemy jeszcze różne rodzaje wodorostów i roślinek. Drugi etap polega na prowadzeniu restauracji sushi. Pozyskane w dzień owoce morza wykorzystujemy do przygotowania menu w naszym przybytku gastronomicznym. Naszym głównym zadaniem jest obsłużenie głodnych klientów, którzy odwiedzają nasz lokal. I wygląda to mniej więcej tak: nad głową delikwenta pojawia się chmurka z potrawą. Nasz Dave biegnie do kucharza i odbiera zamówienie, które musi jak najszybciej dostarczyć. Nie możemy zbyt długo zwlekać, bo klient się rozmyśli i sobie pójdzie. Od czasu do czasu musimy posprzątać brudne naczynia, zbierając je ze stolika. Za zarobione pieniądze możemy ulepszyć naszą restaurację, czy kupować i ulepszać nowy sprzęt do nurkowania. Nie grałem zbyt długo, coś około jednej godziny. W tym czasie nie poznałem zapewne nawet ułamka mechanik, jaka gra oferuje. Fabularnie także niewiele mogę powiedzieć. Przez tę godzinę główny bohater miał spotkanie z jakimś naukowcem od starożytnych cywilizacji. I wszystko na to wskazuje, że głębiny zamieszkuje jakaś podwodna społeczność. I to chyba wszystko. Po co mówiąc, polecam zagrać, bo tytuł ten zapowiada się ciekawie i jest dostępny w plusie. Ma tylko jeden minus brak polskiej wersji językowej.